ty też mierzyłaś się, właściwie wspólnie się mierzyliście, no, z dość poważną chorobą córki. Jak to cię ukształtowało, jak cię zmieniło? No, choroba bardzo zmienia, tak? Zmienia całą rodzinę, ale to myślę, że nie jest temat na dzisiejszy wieczór, bo tutaj chcemy pozytywnie mówić i wesoło, więc nie wchodziłabym w szczegóły. Natomiast trzeba nauczyć się żyć po prostu w nowej rzeczywistości z nową chorobą i robić jak żołnierz po kolei, co można zrobić najlepszego. Czyli jednak ta akceptacja jest też tutaj kluczem. Ogólnie, nie mówię teraz nawet o konkretnie tej sytuacji, tylko tak w ogóle. Nie masz wyjścia tak naprawdę. Życie stawia cię przed daną sytuacją i nie pyta, czy znasz się na tym, czy jesteś na to gotowa, tylko musisz to dźwignąć jako mama. Jak najbardziej. Ewa, ty jesteś niewątpliwie przepiękną kobietą. Czy uroda, twoim zdaniem, pomaga, czy przeszkadza w życiu?